Moim gościem jest pan Wojciech Misiąg, jeden z prezesów Najwyższej Izby Kontroli. Panie prezesie, rozmawiamy o państwie, o tym, na ile państwo dzisiaj w Polsce sprawdza się, a na ile no niestety zawodzi swoich obywateli. Ale niektórzy mówią, że państwo to przecież konkretne instytucje. Nie ma sensu mówić tak ogólnie o państwie, trzeba mówić o konkretnych urzędach, a w ich ramach o konkretnych ludziach, o konkretnych urzędnikach. Stąd moje pytanie, czy potrafiłby pan, cieszę się, że mogę panu zadać to pytanie, bo przeszedł pan przez najróżniejsze stopnie w administracji publicznej, czy potrafiłby pan opisać urzędnika, z którym chciałby mieć pan do czynienia jako obywatel i jako kontroler Najwyższej Izby Kontroli? Urzędnika, który współtworzy, buduje silne państwo, sprawne państwo, ale jednocześnie takie państwo, które jest przyjazne obywatelowi i nie ogranicza go bez potrzeby. Tak, mówiąc no, ogólnie, ale wydaje mi się, że to jest najważniejsze, to ten idealny urzędnik musi mieć przede wszystkim jedną cechę. Ona jest ważna, pan powiedział, że ja przeszedłem przez różne miejsca. Istotne jest jeszcze to, że ja przeszedłem przez dwie epoki w tym swoim urzędniczeniu. Otóż pierwszą i najważniejszą rzeczą moim zdaniem jest to, że dobry urzędnik to jest taki, który rozumie, że w Polsce dzisiaj władza publiczna to jest władza sprawowana w imieniu obywateli, to jest zarządzanie sprawami obywateli. To nie jest tak, jak było te 25 lat temu, zarządzanie obywatelami. To nie jest tak, że urzędnik reprezentuje pewien aparat, pewną instytucję, która ma pod sobą 30 parę milionów obywateli, tylko jego pracodawcami jest 30 parę milionów osób, w imieniu których i z upoważnienia których on załatwia ich sprawy. To jest podstawa, to jest kwestia pewnego podejścia do tego, po co ja jestem, czyj ja jestem i po co ja jestem. Jeżeli chcę właśnie rządzić obywatelami, to nigdy nie będę dobrym urzędnikiem, nawet jeżeli będę miał super kwalifikacje profesjonalne, będę wiedział wszystko o przepisach, papierkach, procedurach, bo najważniejsze jest takie właśnie podejście. Jestem po to, żeby tym obywatelom życie ułatwić. Problem nasz dziś polega na tym, że oczywiście nie wszyscy do końca to zrozumieli. Ma pan wrażenie, że tych urzędników, których pan opisuje, w Polsce przybywa czy ubywa? Przybywa. Przybywa i to jest dość naturalne, aczkolwiek zawsze będzie tak, że tempo nas nie będzie zadowalało. Chętnie byśmy zobaczyli sytuację, w której od jutra jest tak, jak sobie to wyobrażamy. Przybywa z paru powodów. Znaczy, po pierwsze, wchodzą nowe pokolenia urzędników. My jesteśmy po transformacji, po przełomie już prawie ćwierć wieku. Więc wchodzi to pokolenie, które nie pamięta, że trzeba było się ukłonić do okienka. Dokładnie. Znaczy nie tylko do urzędów. Jak pan popatrzy na sklepy, to pan zobaczy dokładnie to samo. Jak pan zobaczy warsztaty samochodowe, to pan zobaczy to samo. Znaczy, wszyscy chcieli rządzić tymi pozostałymi. To jest pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że obywatele się inaczej zachowują. Że dziś sobie na pewne rzeczy, które lat temu, te 25 czy 30 były naturalne, po prostu nie można pozwolić. Choć znowu, ta wymiana pokoleniowa następuje stopniowo. Młodzi mają taki kłopot, albo my mamy kłopot z tymi młodymi, że oni są profesjonalnie bardzo dobrze przygotowani. Natomiast to, co jest, podejrzewam, jakimś błędem naszego systemu edukacyjnego z kolei. Oni nie są uczeni takiego społeczeństwa. Tego się nie uczymy. My się nie uczymy współdziałania. My się nie uczymy tego, że to, co pan powiedział, silne państwo, to nie jest tylko państwo, które ma sprawne instytucje, ale to jest państwo, w którym obywatele czują się jego gospodarzami i sami chcą coś robić. A czy w Polsce w ogóle można być dzisiaj dobrym urzędnikiem? Pytam, wie pan, w tym sensie, że mamy bardzo skomplikowany miejscami system prawny i chyba wielu urzędników, co by nie zrobiło, to wyjdzie, może wyjść na to, że postąpią źle. Stąd moje pytanie. W Polsce można być wszędzie, można być dobrym urzędnikiem. Rzecz tylko w tym, żeby to jak najmniej bolało. Tak rzeczywiście jest, jak pan mówi. Urzędnik ma swobodę, czy złamać ten przepis, czy ten, któryś musi.
dobry urzędnik to będzie taki, który będzie wiedział, co w takiej sytuacji ma zrobić. Będzie wiedział, to znaczy, że wybierze takie rozwiązanie, które nie będąc w jakiejś rażącej sprzeczności z ogólnymi zasadami ustroju, z tym, na czym polega Polska, będzie starał się zrobić tak, żeby nie naruszyć ani interesów tego obywatela, na ile to jest możliwe, i nie naruszyć interesu państwa jako całości. Oczywiście, że źle jest, jeżeli on musi tego typu dylematy rozważać, jeżeli się go stawia przed taką sytuacją. Ale jeżeli będzie człowiekiem, który właśnie wie, po co on tam jest, czego chcą obywatele, czego nie mogą dostać obywatele, bo czasami obywatele chcą rzeczy, których dostać nie mogą, to będzie umiał znaleźć rozwiązanie. Aczkolwiek, jeszcze raz powiem, dobrze by było, gdyby takie sytuacje zdarzały mu się jak najrzadziej. Ale dobry urzędnik, jak już będziemy kontynuowali wypisywanie tych jego cech, to jest również taki, który jest w stanie podjąć ryzyko. Który nie rozważa spraw wyłącznie z tego punktu widzenia, czy ktoś mi nie natrze uszu za to, co zrobiłem. Tylko się będzie zastanawiał przede wszystkim, czy obywatel nie będzie miał podstaw, żeby jemu natrzeć uszu.